pewnie więcej, nie powiedziałabym, czy jest więcej seksu, czy przemocy, jest dużo zmian osobowości. W nowym filmie Patryka Wegi gram postać Daniela Śnieżka. Z anioła stróża prawa stanie się kimś pod tego prawa wyjętym. Ania jest bardzo ambitną, ciepłą osobą, która wspiera swojego męża, na której tak naprawdę najważniejsza jest rodzina. Załatwię go przez żonę, podstawię jej tajnego agenta, który ją przekręci przeciw mężowi. Poczekaj, aż sama będziesz chciała. Mam na imię Marek, uwodzę główną bohaterkę. Uwodzę, ale też pomagam jej. Myślę, że w dzisiejszych czasach można uwieść kobietę, profilując ją wcześniej, można ją dokładnie poznać. Mamy do czynienia z takim natłokiem informacji. Tak, grałam sceny erotyczne. Zresztą to nie jest pierwszy raz. Wszystko bardzo sprawnie szło. Ja nawet sama byłam zdziwiona przy niektórych jakichś choreografiach. Bałam się, że kurczę, będę musiała się tego nauczyć, nie dam rady. Ale mając takiego partnera, ja mam Bóg szczęście w tym filmie. Naprawdę poszło jak z płatka. Świetlana, Sonia i ostry, prawdziwy seks. Ilość tych partnerek, jak to mój bohater poznaje, z jakimi się styka i rzeczy, które z nimi wyprawia, no jest czymś, czego raczej w życiu prywatnym nigdy nie zaznam i nie chcę zaznawać. I tak w końcu rzucimy się na siebie jak psy. Takiej roli jak ta, którą gram teraz, jeszcze w ogóle nie grałam. Tutaj jestem panią prokurator. Pierwszy raz gram kobietę u władzy. Więc właśnie powiem, że tak miałem, dziwne to było, że miałem pikantne sceny z żoną mojego kumpla. Ale ale one tak naprawdę były pikantne gdzieś tam głęboko, w ogóle mam wrażenie, w głowie bardziej niż na zewnątrz. I to był taki skręt typowo w ogóle aktorski, fajny i jestem bardzo zadowolony, że miałem przyjemność w ogóle wystąpić w filmie z twoją żoną. Ja ciebie zniszczę. Robot. Ten erotyzm nie sprowadza się tylko do momentów kiedy spełnienia, ale jest w dużej mierze właściwie widoczny w każdej ich rozmowie. Patryk o to bardzo dba i myślę, że czuje tę parę. I tak subtelnie sobie to tkamy. Dziękuję Piotrze, naprawdę. To jej podziękuję. Dziękuję. Ale tobie też na że pozwoliłem, tak? Tak, no. Przede wszystkim zielone światło, czekaliśmy na niedługo. Dobra, dostaliście. To jest Antek Królikowski, Daniel, który jest ciągle wkurwiony, a ja go pozamiatam, jak po prostu kurwa. Bye.